Proszę Państwa, to gimnazjum miało salę gimnastyczną zbudowaną kilkadziesiąt lat po otwarciu gimnazjum w 870 którymś roku. Miało oddzielną salę gimnastyczną. To był taki budynek, który już dziś nie istnieje. Ja Państwu pokażę tam, gdzie to było. Ten budynek był spalony na początku 1945 roku. Dlatego, że w czasie okupacji w samym gimnazjum mieściły się koszary. Panzerjägerkaserne, to znaczy wojskowe. Salę gimnastyczną natomiast wypełniono po okna aż zbożem. Tam pszenica tutaj była, bo to oni z Ukrainy, Niemcy, wycofując się, wszystko przywozili. Ona była wypełniona zbożem. Po wyzwoleniu w styczniu to zboże stopniowo wywożono. I wreszcie są różne wersje, sala się spaliła. Kto, no naturalnie, jak coś złego, to musieli to zrobić Ruscy, tak, no właśnie. Ale nie wiadomo, na to chyba dowodów nie ma. W każdym bądź razie sala przestała istnieć, gimnazjum nie miało sali. A w Ostrowie były w ogóle w latach międzywojennych tylko dwie szkoły, które miały salę gimnastyczną. To znaczy męskie i tak zwane żeńskie, czyli drugie liceum. Tylko były dwie sale gimnastyczne przy szkole. Żadna inna szkoła, żadna szkoła podstawowa, nigdzie nie było. To dzisiaj nam się nie chce wierzyć, nie miała sali gimnastycznej. Potem, ponieważ tam sali gimnastycznej nie było, była zrobiona tu, gdzie my tu przechodzimy i obok była druga, tam też ściana dobudowana, druga sala i z tych dwóch klas zrobiono salę gimnastyczną, taką prymitywną. Ale tu jeszcze, proszę Państwa, gimnazjum korzystało nie tylko z sali gimnastycznej. Gimnazjum korzystało z tak zwanego Majdanu. Nazwa jeszcze istnieje do dzisiaj, tam jest osiedle mieszkaniowe. Przy ulicy Kościuszki, naprzeciw kosza. Tam niektórzy mieszkają z Państwa, być może adres mają Majdan, numer taki i taki. Co to było Majdan? Majdan to był plac ćwiczeń gimnastycznych, wojskowych i tak dalej. Tam była bieżnia, tam było boisko piłkarskie, tam był kort, tylko kort był betonowy. Zresztą na dzisiejszej stali też był kot betonowy. Grano nie na ceglanym, tylko na cementowym, betonowym korcie. A pierwsze ceglane korty były tutaj, gdzie jest stadion żużlowy. Ale to już dzisiaj nie ma śladu. Także, proszę Państwa, oni tam chodzili i tam grali. I tam mieli nawet zajęcia też w UEF-u. Tylko jak pisałem historię Wenecji na stulecie, to znalazłem taki zapis, że na korty tenisowe to było im na Kościuszki za daleko, bo to było tak bardzo za miasto. Któryś tam narzekał, prawda? Więc lepiej potem wykorzystywano te korty ceglane tutaj, które były przy tym dzisiejszym stadionie miejskim, tym stadionie żużlowym. A ta sala to jest zbudowana mniej więcej na okres, w okresie, co się zaczęło no, z tego stulecia, 150-lecia gimnazjum. Ona jest stosunkowo nowa. Jak patrona ma ta sala? Proszę zwrócić uwagę. Już coś nam mówi to nazwisko. To jest generał Kazimierz Glawisz. I on patronuje tej sali. To jest Wodolanowie urodzony, maturę zdawał tutaj, był wśród założycieli klubu sportowego Wenecja. Ja tak stale nawracam, ale ja jestem Wenecjusz. Więc proszę Państwa, on był wśród tych założycieli, mając wtedy 13 lat.
Dlaczego? Bo zależy, po której klasie szkoły powszechnej trafiał uczeń, to niektórzy byli uczniami 10 lat. Przychodzili tacy chłopcy, wychodzili panowie ze sztywnym kołnierzykiem, prawda, melonikiem i laseczką, jak maturę zdali. Także 10 lat w tym okresie życia to jest kilka czasu. Więc generał Kazimierz Glawisz, no, on jest tutaj dlatego nie tylko, że był wśród założycieli Wenecji, ale to był działacz sportowy w Polsce międzywojennej, między innymi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. I co tam jeszcze wszystko było, tam był Glawisz. Glawisz był dosyć blisko kiedyś marszałka Piłsudskiego. No, na skutek wydarzeń II wojny światowej znalazł się na emigracji i w Londynie. Jak robiliśmy 50-lecie Wenecji w 1958 roku, to akurat taki był okres pełnej odwilży, tośmy korespondowali. I wiem, że bo jego biografia jest bardzo szeroko opracowana, ci Ostrowiacy tam na obczyźnie też obchodzili 50 lat Wenecji. Także oni się tam skrzyknęli jakoś, no, o tym pamiętali. Jego prochy sprowadzono bodaj trzy lata temu. Sprowadzono do Odolanowa. I tam przy kościele jest ten kamień. Tam niektórzy z Państwa ze mną nawet tam jeździli. Tam jest ten kamień. Teraz na tej rowerze byliśmy też tam. Też tam byliście, no. Także Odolanów się szczyci naturalnie, zupełnie słusznie zresztą, tą postacią. To był człowiek, który musiał działać. To był taki działacz, bardzo prężny. On bardzo wiele dla polskiego sportu zrobił.